gotowi do startu. I światła zgasły. Karol Jurmanowicz, tuż za nim Sławomir Murański, trzeci jest Łukasz Bartoszuk. W roku ubiegłym członkowie tego samego teamu, chociaż Łukasz Bartoszuk również związany z F1 Karting, dzisiaj reprezentuje barwy CRG Racing Driver Program, teamu właśnie z Warszawy, satelity polskiego fabryki CRG. Atakuje drugą pozycję Łukasz Bartoszuk, Sławomir Murański. Kto będzie szybszy? Jednak Łukasz Bartoszuk zyskał na tym Karol Jurmanowicz, który prowadzi, no troszeczkę tutaj bliziutko, troszkę zamieszania w tej czwórce kierowców. Łukasz Bartoszuk traci, nie daje za wygraną Sławomir Murański, tuż za nimi Juri Protasow, również Paweł Sadomski, teamowy kolega Łukasza Bartoszuka. No i ta czwórka powiększa nam się o Mateusza Szulińskiego, który już poradził sobie z Dariuszem Solichem i Sławomirem Sikorą i dołącza do tej czwórki zawodników jadących w środku. Karol Jurmanowicz z dużą przewagą jest liderem, a tutaj widzimy, że Mateusz Szuliński znów w akcji wyprzedził Pawła Sadomskiego. Karol Jurmanowicz z dużą przewagą, ponad 2 sekund. Tutaj bardzo dobrze taktycznie rozegrany ten wyścig. W pierwszej linii od wewnętrznej części toru był Karol Jurmanowicz, tuż za nim Sławomir Murański, od razu przyklejony po starcie do lidera. Znalazł się po pierwszym zakręcie na drugiej pozycji, troszeczkę spowolnił Łukasza Bartoszuka. No i to oczywiście spowodowało, że Karol Jurmanowicz zyskał na dystansie, zyskał na tej przewadze, którą teraz podsumowuje po tym trzecim okrążeniu w dystansie ponad 2,5 sekundy nad Łukaszem Bartoszukiem. A więc mamy powtórkę z tych wczorajszych wyścigów. Pierwsza trójka bez zmian: Karol Jurmanowicz, Łukasz Bartoszuk, Sławomir Murański. Czwarty jest w tym momencie Mateusz Szuliński. Piąty Juri Protasow, później Paweł Sadomski i dwójka mastersów walczących o pozycję numer 7, Sławomir Sikora przed Dariuszem Solichem. Przed nami 5 już zaliczonych w tym wyścigu. Karol Jurmanowicz na prowadzeniu, uczestnik 2 finałów światowych Rotax Max Challenge. Najpierw w kategorii juniorskiej, później w DD2, w ostatnim rozegranym w Portugalii. Najwyższa pozycja, jeśli chodzi o kierowców DD2, a tutaj Dariusz Solich, kierowca ze Śląska, który walczy o podium w klasyfikacji DD2 Masters dla kierowców, którzy ukończyli 32 lata w tej pucharowej serii Rotax Max Challenge Poland. On, Sławomir Murański, Juri Protasow, to ta pierwsza trójka Mastersów w pucharowej odsłonie Rotaxa. A oto Karol Jurmanowicz, o którym wspominałem wcześniej. 2 finały światowe na koncie. Zwycięstwo w International Rotax Poland Trophy. Ten słynny Altonen podczas ubiegłorocznych wyścigów w Poznaniu przy prędkości 140 na godzinę. No, takim refleksem, takimi umiejętnościami mogą pochwalić się tylko bardzo doświadczeni, utalentowani kierowcy.
i mamy teraz sytuację na pozycji trzeciej, czwartej. Sławomir Murański i Mateusz Szuliński. To, o czym mówiłem wcześniej, ta dwójka kierowców walczyła wczoraj w dwóch wyścigach o trzecią pozycję, górą Sławomir Murański, ale póki co widzimy, odrobił lekcję, pracę domową Mateusz Szuliński, bo teraz jest przed Sławomirem Murańskim na tej prostej, na końcu prostej startowej. Zaatakował zawodnika teamu Wyżykowski Motorsport. Tutaj również rywalizacja zespołów. Mateusz Szuliński to kierowca Intercars Karting Team. Tutaj w rywalizacji DD2 największa liczba kierowców z tych obu teamów. Zespół Marka Wyżykowskiego reprezentowany przez Karola Jurmanowicza, Sławomira Murańskiego. Drużyna Mariusza Bieleckiego to przede wszystkim Michał Białach, Mateusz Szuliński i Kacper Bielecki, który bardziej skupia się w tym sezonie na walce poza granicami, ale w międzynarodowej serii International Rotax Trophy, tam gdzie do zdobycia jest bilet na finał światowy. Widzieliśmy go tutaj w Bydgoszczy w pierwszej rundzie. Mateusz Szuliński już daleko przed Sławomirem Murańskim. Sławomir Murański, pozycja numer 4 w tym wyścigu, również świetnie rozpoczął tegoroczny sezon. To, o czym cały czas powtarzamy, tutaj nawet ci kierowcy, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem kartingowym, tak jak w przypadku Sławomira Murańskiego, kiedy po raz pierwszy usiadł za kierownicę wyczynowego go-karta, mając niemal 30 lat, mogą po kilku sezonach jazdy osiągać sukces. No tutaj determinacja Sławomira Murańskiego. Tutaj Juri Protasow i Paweł Sadomski przed momentem. Oni walczą o pozycję piątą w tym wyścigu. A wracając do Sławomira Murańskiego, no ambitny, niezwykle pracowity, stawiający sobie wysokie cele zawodnik z Wrocławia. W tym sezonie triumfował w klasyfikacji DD2 Masters w europejskiej serii Rotaxa w Winter Cupie, w tym otwierającym sezon weekendzie wyścigowym w Walencji w Hiszpanii. Zajął pierwsze miejsce wśród kierowców DD2 Masters, a więc no, zaistniał w Europie. Mówiono o Sławomirze Murańskim, że jest czarnym koniem rozgrywek. Wygrał wówczas dość sporą nagrodę, triumfując w Walencji. Bezpłatny wstęp na 4 imprezy europejskie Rotaxa, wpisowe, w całości pokryte przez organizatorów. No, to jest dość znaczne wsparcie dla Sławomira Murańskiego, który, jak wiadomo, marzył o tym, aby ścigać się na europejskich arenach. No i widzieliśmy go w Belgii na podium. Później troszeczkę słabszy weekend wyścigowy we Włoszech w Euro Challenge. A niedługo występ w hiszpańskiej Zueszy. Trzecia runda Euro Challenge. Tam zobaczymy również Łukasza Bartoszuka, który jedzie w tym wyścigu na pozycji numer 2, ale warto wspomnieć, że to przecież lider tej europejskiej serii. Tutaj problem Sławomira Sikory. No, nie może pomóc mu. Nie może i nie pomoże jeden z sędziów. No, został wyprzedzony, został dublowany w tym momencie Sławomir Sikora, więc za chwileczkę obejrzy niebiesko-czerwoną flagę.
nakazem zjazdu do parku maszyn. Jakiś problem Sławka Sikory na tych ostatnich kółkach. Już mamy niebieską flagę, już oglądają kierowca CRG, a za moment rozpoczniemy ostatnie kółko. Wracając do Łukasza Bartoszuka, no jesteśmy pod wrażeniem jego jazdy w europejskiej serii Rotaxa. Druga pozycja w Belgii, zwycięstwo we Włoszech. Długo czekaliśmy na to, aby Polak był liderem klasyfikacji europejskiej serii Rotaxa. Przypomnijmy, mamy dwóch liderów. Kacper Bielecki po tych trzech rundach, przepraszam, trzech rundach Rotax Central Eastern Europe. No, fenomenalnie zaprezentował się w centralno-wschodniej strefie europejskiej, a Łukasz Bartoszuk objął prowadzenie w Euro Challenge. Świetnie radzą sobie Polacy w kategorii DD2. Mamy finisz, mamy metę. Tutaj widzimy Jurij Protasow i Sławomir Sikora. Meta już zaliczona przez Karola Jurmanowicza i Łukasza Bartoszuka. Mateusz Szuliński również na mecie. A tutaj Jurij Protasow i Paweł Sadomski również zaliczają metę. Przekroczył ją Sławomir Murański na pozycji numer 4.